Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tak jak widać, dressing do opon od Autoshine, tire krem. I zaczniemy od zapachu i od tego, że dostajesz klasyczną zakrętkę, co jest bardzo dużym minusem. Tutaj jest potrzebny taki dozowniczek. Pachnie cytrynowo. Tam gdzieś się przebija delikatna nuta takiego typowego zapachu dla śmierdzącego dressingu. Tu jest przyjemnie. Zrobimy 50, która będzie niestety tu. Ok, tutaj był produkt. Kurczę, co to było? Coś tu było. A, tak. Vaxadit chyba, z tego co pamiętam. Taki uniwersalny dressing, kurczę, multi-kulti. Do wszystkiego i do niczego. Zdecydowanie w tę stronę to poszło. O, nie zmieści się. Dobra, tak będzie. O, farba mi odprysnęła, muszę pomalować. Rdzewieje na potęgę. W kieszeni mam. Co ja mam w kieszeni? Gąbkę. Opa. Chodź tu. Jest. No dobra, to co? A nie, nie możemy tutaj. Tu muszę położyć, przecież będę smarował. I teraz tak. Odwracam butlę. No perfekcyjnie. Uwielbiam kremy. Zobacz, jak to wygląda. A, panie. Jeszcze raz niuchniemy. Fantastyczna sprawa. Naprawdę. I aplikacja, no właśnie, jak typowego kremiku. Od razu jest ciemno. Od razu będzie błyszcząco, widzę. Wydajność elegancka. I odparowywanie zaraz będziemy badać. Ale czuję, że też będzie dobrze. Tak, piękna sprawa. No zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać taki produkt. Słuchaj, jeszcze się troszeczkę ciągnie. Produktu dałem zdecydowanie za dużo, ale to dobrze. Zdecydowanie dałem go za dużo. Przykrywa mi te wszystkie nierówności, takie przetarcia. Tak, jest dobrze. Tu jego też jest za dużo, więc odwracam gąbeczkę i zmieram nadmiar i jest perfekcyjnie. No słuchaj, zajebiście. Tu mam braki. Tu mi nie pokrył tego. Dobra, to zrobimy w ten sposób. Ciach, ciach. O, nadwyżkę. I już. Słuchaj, ciemno. W słoneczku. Jestem przekonany, że dodałoby to na pewno połysku. Odrywam tasiemkę. I co widzę? Mega przyciemnienie. Jeżeli chodzi o te przetarcia na oponie, no nie zakrywa ich, czyli pokrycie jest nierówne. Drugi raz nie będę aplikował, bo nie widzę potrzeby przy tym dressingu. Może popełnię to z tyłu, więc lecimy na tył. Kulka z taśmy w kieszeń. Cyk. Magiczny taborecik, który dostałem od... O! Od, można powiedzieć, klienta. Za robotę na działeczce. Pamiętam, tak, w takim terenie, słuchaj, z jednej strony miałem niecały metr luzu i z drugiej strony też niewiele więcej. No, była przeprawa gruba, ale że to była, powiedzmy, po znajomości tak trochę, więc broszowe sprawy tam wziąłem, a natarałem się jak głupi w słońcu, ale zrobiłem. Dobra. I ponownie teraz aplikacja. Będzie mega wydajny. Ten litr to jest po prostu do końca życia tego nie wytrzaskam. Zobacz, pyk, dwa bąbelki na gąbeczkę i lecimy. I o kurde, lubię, uwielbiam kremy, no kocham kremy po prostu do opon. No nic piękniejszego nie ma, naprawdę. Żaden żel, żaden płyn mi nie daje tej satysfakcji przy aplikacji. O tak. Okej, okay. Dobra. Szkoda, że te siemki będą niestety na dole, z jednej i z drugiej strony. No taki rok. Odwracam, zbieram nadwyżkę. Perfekcyjnie. Zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać dobry dressing, jeżeli chodzi o kremową konsystencję. Nie jest tłusto. Jest ślisko. Nie ma zbyt dużego połysku. Naprawdę nie ma. Troszeczkę połyskuje, ale to jest... Powiem ci, że jest mega optymalnie. Bardzo dobrze. Opona wygląda perfekcyjnie, bym powiedział. Naprawdę, nic bym tu nie zmienił.
Super. Odcina, no jest chamska taka, że jak będę z tym jeździł, to wszyscy będą widzieć, że coś się wydarzyło na oponie. Słuchaj, popełniam drugą aplikację. Ta już odparowała. Tasiemkę kładę, tu już końcóweczka. Ponownie. Zobacz ilość. Dwa groszki. Raz. Dwa. To jest wszystko. Już. I już. No po prostu już. Dlaczego już? Bo wystarczy, że już. I popełniam drugą aplikację. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy coś się zmieni? Dobra. Tak, ewidentnie dajemy mało produktu i wcieramy. Tak jest. Pięknie. No, dokładnie. Zdecydowanie tak. Ło, tu jest go za dużo. Mała ilość produktu i wcieranko. Jak to kremik. Jaram się. Do tego przyjemny, naprawdę przyjemny zapach. Zajebisty. I słuchaj, druga porcja. Czy ona mi coś zmieniła? Kurde, chyba niekoniecznie. Zbieramy nadwyżkę. Oczywiście, że nie ma sensu pakować tu dwóch porcji. Chyba, że rzeczywiście będzie ciemniej. Zaraz będziemy porównywać. Okej, nie. Jest to samo. W niektórych miejscach może jest troszeczkę jaśniej. Dobra. To w rękawiczkę, bo tu więcej się już nic nie wydarzy, słuchaj. A że u mnie dzisiaj chyba 19 marca. Pogoda dzisiaj sprzyja. W nocy było na minusie. Tak, teraz jest akurat końcówka tygodnia, gdzie się popieprzyło z pogodą i zdecydowanie zmroziło, ale w dzień widzisz, tak jak widzisz, jest fajnie. Temperatura w cieniu myślę, że jest 10 stopni. No może 12. W cieniu jest zdecydowanie chłodniej. Teraz tak, co ja widzę, słuchaj. Idę tutaj. To samo co... Nie, tu jest delikatniej. Tu jest bardziej tak matowo, satynowo. Przy tej jednej porcji. Odcina jest piękna. Tutaj, zaraz ci powiem. Tak, ta jedna porcja uzupełniła w niektórych miejscach tu, gdzie, no bo wiadomo, gdzie są przetarcia, dodała, tak jakby, ale tylko w niektórych miejscach, więc tak naprawdę nie ma sensu pakować tego produktu podwójnie. Nie ma, no nie da rady. Z tego co wiem, pozostał produkt na 2 minuty, aby spenetrował powierzchnię dla maksymalnego połysku i ochrony. Wytrzyj nadmiar. Dla zwiększenia połysku można nałożyć dodatkową warstwę. No tak widzisz, czyli dobrze. Mówiłem, że tu w niektórych miejscach, to zależy od opony, troszeczkę dodało połysku, ale czy bym zostawiał? Nie. Dociel, aplikujesz, tak jak mówię, optymalną ilość i powiem ci, że opona wygląda bardzo naturalnie i tutaj widać, gdzie pięknie usiadł. Naprawdę fantastycznie. No dobra, słuchaj. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Dzisiaj mamy 19 marca, chyba tak. Chyba 19. Więc zobaczymy, jak długo pojeżdżą na tych oponach. Pojeździ ten dressing. Możliwe, że skuszę się też na opony, które bardzo dobrze przyjmują dressingi. To jest Volvo. Tam na Giugiaro, na Werdenstein. Tam naprawdę dosyć długo siedzą dressingi i tam to auto robi małe przebiegi i tam rzeczywiście może położę grubo i zostawię do maksymalnego wyschnięcia bez docierania. I tak chyba zrobimy właśnie. Zapraszam Cię do dalszej części filmu.
troszeczkę pojeżdżone. W sumie to niedługo, bo 19, jakieś 2 tygodnie, ale zrobione 800 km. I niestety warunki typowo jesień-zima, bo mroziło, padało, naprawdę. Było bardziej bliżej zimy, niestety. To był ten okres, niż kurczę taki wiosenno-letni. No i kilometry też swoje przejechane. Opony też, wiadomo, one są wredne. No także tutaj, ale co do dressingu, fajne samooczyszczanie. I ten dressing on się jeszcze bronił. Tam z tyłu, no zdechło można powiedzieć, ale jakbym jeszcze czymś ruszył agresywniejszym, możliwe, żeby się obudziło. Tył siada szybciutko, zawsze w tym aucie. To nie ma tematu, opony są wystawione poza auto, łapią wszystko z przodu. Tył łapie wszystko. Tam umiera szybciutko. Przód to się bronił, tam przód to siedział. Siedziałby ten dressing i siedział. Czy dressing jest fajny? Jest fantastyczny. Czy zarzuciłem na Volvo? Jeszcze nie, bo wskoczył dressing, który dostałem od Shiny'ego, ale spokojnie. Na pewno jeszcze ten dressing się pojawi w formie albo na Volvo, albo na Mańku. Bo na Maniusie też coś rzuciłem, co powinno naprawdę posiedzieć i to dosyć długo. Więc ja lubię takie kremowe, dla mnie zajebiste. Naprawdę lubię, uwielbiam takie kremowe dressingi, dla mnie to jest mistrzostwo. Chcesz mieć satynkę, macik, takie naturalnie, jedna porcja. Chcesz mieć delikatny połysk z mega przyciemnieniem, dwie porcje. Czego chcieć więcej? No, trwałości przez cały sezon. Co przy dressingu raczej jest niemożliwe. Tutaj już, jeżeli już, to powłoki. Albo ten dressing, nie wiem, czy był z Sonaxa, czy nie. No właśnie. No dobra, słuchaj. Z mojej strony wszystko. Bardzo fajny dressing. Ogólnie aplikacja, wykończenie dla mnie poezja. Dzięki za... A, i zapach taki cytrusowy. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!